Tak naprawdę 18 ton z Portugalii przyjechało do nas chyba z uwagi na to, że zespół szkół numer 3 realizuje projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów i właśnie w sierpniu byliśmy w Portugalii i tam nawiązaliśmy współpracę z różnego rodzaju instytucjami, ale również i z Urzędem Miasta Lulé. Tam społeczność i Lulé, i miasta Faro, i innych pobliskich miejscowości się zorganizowali, zebrali zbiórki dla uchodźców z Ukrainy i dlatego właśnie dzisiaj odbieramy te 18 ton darów, różnego rodzaju pomocy dla właśnie uchodźców, którzy zamieszkują u nas we Włocławku i pewnie będą zamieszkiwali. Co się znajduje w tych kartonach? Tak naprawdę wszystko. I odzież, i artykuły spożywcze, i środki higieniczne, czyli wszystko to, co potrzebują uchodźcy, którzy do nas tutaj trafiają. My jako fundacja bardzo się cieszymy, że ta współpraca tutaj między szkołą kwitnie, a przede wszystkim cieszymy się z tego, że możemy organizować też pomoc. Sama jako fundacja przyjęliśmy pod swój dach do lokalu rodziny ukraińskie z piątką dzieci. Dodatkowo pod opieką mamy rodziny, które znajdują się w mieście. Wspieramy wszystkich w działaniach pomocowych takich na rzecz uchodźców. No i bardzo się cieszymy z tego transportu, bo on na pewno rozwiąże wiele tutaj problemów, a jeszcze dodatkowo pomożemy innym potrzebującym.